Witam wszystkich na targach wydawców katolickich w Arkadach w Warszawie. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o swojej najnowszej książce. To już jest dziewiąta moja książka. Zupełnie jak dziewiąty film Quentina Tarantino, prawda? To dokładnie się zbiegło. On ma dziewiąty i ja mam dziewiątą książkę. W każdym razie książka zatytułowana Imperium, czyli Gdzie pada cień na SS Mantola, została napisana właściwie pod wpływem czytelników, którzy po przeczytaniu pierwszej książki o języku angielskim, Kto się boi angielskiego listonosza, o której mieliśmy okazję już rozmawiać, zaczęło mnie strasznie mocno namawiać, żebym napisał drugą część. I ja powiem szczerze, że nie byłem zbyt chętny do tego, żeby się tutaj jakoś szczególnie udzielać, dlatego że za powstaniem tej książki stała jedna bardzo, bardzo konkretna idea, mianowicie chciałem bardzo powiedzieć to, czego obawiam się, że jeśli idzie o język angielski, nie powie już nikt nigdy. I po prostu, jeśli ja tego nie powiem, to będę umierał z wyrzutami sumienia, że tego nie powiedziałem. Więc w tej książce powiedziałem, jeśli idzie o gramatykę, wszystko, co miałem do powiedzenia, a również przedstawiłem bardzo silną krytykę sposobu uczenia języka, właściwie w tej chwili na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gdzie moim zdaniem doszło do zmowy wydawnictw i szkół, która polega na tym, żeby, krótko mówiąc, uczyć się i uczyć się i uczyć się i nigdy nie nauczyć. Więc tę książkę napisałem jako całość. Jest tu wszystko, co chciałem powiedzieć i jeśli idzie o język, i jeśli idzie o uczenie. Ale, tak jak mówię, ona się bardzo dobrze sprzedawała i czytelnicy bardzo prosili, żeby drugą część. Ja mówiłem, że ja nie mam pomysłu na drugą część, bo nie chcę tego robić na siłę. Więc no, o czym? No mogę rzeczywiście próbować znaleźć jeszcze jakieś tematy, ale to wtedy nie będzie dobra książka, to będzie zła książka, bo nie ma siły, żeby zrobić coś dobrego, jeżeli to jest wymuszone. Ale upłynęło 2 lata już ponad od poprzedniej mojej książki, od listów od Zyty Gilowskiej i uznałem, że dobra, że ja ją napiszę, tylko ona będzie inna. Ona będzie częściowo o języku angielskim, ale głównie o brytyjskiej cywilizacji, czyli o imperium tak naprawdę. Czyli będzie bardziej do czytania niż tamta. Tamta była w dużym stopniu do nauki i tu oczywiście też jest troszeczkę nauki, natomiast głównie to jest historia tamtej cywilizacji. I stąd ten tytuł, Imperium, czyli Gdzie pada cień na SS Mantola. SS Mantola to był statek, którym Brytyjczycy pływali do Indii w czasach kolonialnych. Tak? No i tam jest taka anegdota związana z tym, że od strony osłonecznionej mieli swoje kajuty ludzie mniej zamożni. No bo byli w słońcu, a to nie było wesoło płynąć cały czas w słońcu z Londynu do Indii. Natomiast ci bardziej zamożni mieli te swoje łóżeczka od strony zacienionej. No i to jest stąd ten tytuł, Gdzie pada cień na SS Mantola. W każdym razie, tak czy inaczej, mówiąc krótko, nauki tutaj troszeczkę jest. Zdecydowanie jest trochę nauki.
I dosyć uczciwie to potraktowałem, bo rzeczywiście pomyślałem, że no dobra, można by było jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Nie dużo, ale parę rzeczy powiedzieć i powiedziałem. Natomiast głównie ta książka to są refleksje na temat cywilizacji brytyjskiej, na temat języka, ale nie od strony technicznej, tylko od strony kulturowej, tak? Czyli na przykład jak to jest, że każdy Brytyjczyk w momencie, jak się rodzi i zaczyna myśleć, musi uznać, że język angielski, czyli jego język, jest językiem światowym. Czyli, że właściwie cały świat mówi po angielsku i że to jest tak naturalne, że nawet nie trzeba się nad tym zastanawiać. I ja tu opisuję taką sytuację, jak jest telewizja Eurosport i są turnieje tenisowe. I są trzy osoby, które relacjonują te wielkie szlemy. I to jest Szwed, to jest Austriaczka i to jest Hiszpan. I oni oczywiście mówią po angielsku. On mówi z lekkim akcentem, ona mówi z dość silnym akcentem, no i ten Hiszpan mówi tym bardziej z silnym akcentem, ale mówią po angielsku. Ja się zastanawiam tak, Brytyjczycy to oglądają i co sobie myślą? No myślę sobie, okej, no to normalnie, no a jak mają mówić? Trudno, żeby mówili po szwedzku, prawda? Więc dla nich to jest coś tak naturalnego, że nam jest naprawdę trudno sobie to wyobrazić, no bo załóżmy, że jest na odwrót, że język polski jest językiem światowym. I na przykład jest festiwal Eurowizji i wszyscy śpiewają po polsku z akcentem. Niemcy śpiewają po polsku, Francuzi śpiewają, starają się śpiewać, a Polacy słuchają tego i mówią, że tak, że no, może być, tak? Albo w ogóle się nie zastanawiam, czy może być, czy nie może być, no tylko to jest naturalne. No trudno, żeby śpiewali idealnie, no bo nie znają tego w takim stopniu, ale taki jest świat. I ja się zastanawiałem, w jaki sposób tego typu świadomość wpływa na poczucie wielkości narodu. Więc to jest taka refleksja, która uważam jest dosyć mocna, bo to jest właśnie Imperium Brytyjskie. Ludzie, którzy od dziecka wiedzą, że inaczej nie było i nie będzie, że tak ma być, że to jest po prostu to. I dlatego to już chyba na koniec możemy powiedzieć. Bardzo ostatnio byłem usatysfakcjonowany, jak się dowiedziałem, że koncert, który się odbył w 2014 roku w Warszawie, w Operze Narodowej, w Operze Narodowej, tak chyba, Wielkiej Orkiestry Symfonicznej z Katowic, Narodowej, przepraszam, to się nazywa NOSP w tej chwili, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic, pod dyrekcją Pendereckiego. Trzecia symfonia pieśni żałosnych Góreckiego, którą śpiewa Bess Gibbons, czyli wokalistka wielkiego zespołu rockowego Portishead. I ona się musiała nauczyć polskiego do tego, żeby to zaśpiewać, bo to ona to śpiewa po polsku. Na dodatek jeszcze śpiewa cały czas w kółko Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. I ona to śpiewa oczywiście tak, jak Bess Gibbons może śpiewać Zdrowaś Mario, łaskiś pełna wkrótce. Z tym akcentem, z tym... No ona zdecydowanie się postarała, więc ona śpiewa ładnie. Ale to ciągle jest akcent. I ona śpiewa Zdrowaś Mario i stara się to wymawiać i tak dalej. A my Polacy słuchamy i mówimy pięknie. No pięknie. Więc wreszcie doszliśmy do tego, co oni mają na co dzień. A my mamy pierwszą jaskółkę, która uważam, że zapowiada wiosnę, na co liczę. Polecam książkę. Bardzo, bardzo interesująca. Starałem się, żeby była interesująca, więc do kupienia. Dziękuję.